Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie było siedzibą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To tutaj na sali widowiskowej trwały występy artystyczne. Opieramy się głównie na naszych tutaj miejscowych artystach. To jest dzień takim, co mogą się też pokazać, przedstawić publiczności. Festująca młodzież otrzymywała pamiątkowe dyplomy udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do centrum trafiały wszystkie puszki, do których mieszkańcy gminy Przemęt wrzucali pieniądze, wspierając orkiestrę grającą dla dzieci i osób starszych. Na wszystkich kwestujących w centrum czekała rozgrzewająca zupa gulaszowa. My jako gmina Przemęt jesteśmy pod sztabem w Olsztynie. Z naszej gminy w tym roku mamy 24 wolontariuszy. Co roku przyłączają się tutaj szkoły z naszej gminy, z Kasztoru, z MOW, ze Starkowa oraz zespołu szkół w Przemęcie. Cena wywoławcza 20 zł. Czy ktoś da 20 zł? Jest 20 zł, 30 zł, jest 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Podczas 25 finału odbywały się licytacje. Wśród licytowanych przedmiotów m.in. rękawice Dariusza Michalczewskiego. To niezwykła pamiątka, szanowni państwo. Oryginalny autograf. Przemęccy strażacy także włączyli się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To oni, strażacy ochotnicy, najczęściej są pierwsi na miejscu wypadków komunikacyjnych. Od ich profesjonalizmu i zaangażowania zależy ludzkie życie. Przemęcie pokazali, jak gasić pożar, gdy płonie samochód. Ten pokaz był także okazją do ćwiczeń strażaków ochotników. Możliwość jazdy samochodem strażackim była jedną z atrakcji 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przemęcie.